nie gotujesz, nie sprzątasz, nie umiesz być suką. Mam dosyć chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć. To też ciekawe, czy już... A to sama prawda. Sama prawda? Mhm. Znaczy co, że twój facet musi non-stop być wielką jajkiem niespodzianką po prostu? Wiesz co, to nawet nie o to chodzi. Jakby to ująć? Jakich lubisz mężczyzn? Ja lubię mężczyzn... Właśnie, dobra, nie? Dobra. No, ułatwię ci, Natalia, ułatwię ci. Lądujesz na bezludnej wyspie. Jedyna łódka w Pieckach się rozbiła. Na bezludnej wyspie jest Adamek i ja. I ty musisz być nową Ewą, a któryś z nas Adamem. A ona właśnie... powiedziała co? Ty nie, ty. Ja chciałam właśnie nie, powiedzieć... powiedziałaby, ty nie, ty. Że jak się dowiedziałam właśnie z jakim gościem tutaj będę na tej kanapie siedziała, to pierwsze co sobie pomyślałam, że ja właśnie bardzo lubię takie nosy, jak ma pan Tomasz. Co lubisz? Takie nosy. Nosy? Takie rozkwaszone, takie łobuziarskie. Mi się bardzo to podoba. Naprawdę. Naprawdę pociągają cię takie nosy? Totalnie. A co, lubisz jak facet do ciebie mówi... to tam nie. Nie, ale lubię, jak facet wygląda tak, żebym się czuła bezpiecznie przy nim, a to... No i no, ja lubię łobuzów, no co tu dużo mówić, no. Ale ty, ja nie jesteś lubię łobuzem? Larusiów. No, ja no, jestem łobuzem. Nie, ja jestem łobuzem, ty nie jesteś łobuzem. Też mówią, że chłop z dużym nosem to prawdziwy mężczyzna, wiesz, dlatego może... Wiesz, jak na mnie mówią na osiedlu? Pinokio.